Nazywam się Marta Gontarska, jestem edukatorką, trenerką, rzeczniczką, zajmuję się edukacją globalną od 13 lat, jak to niedawno policzyłam. W tej chwili współpracuję z kilkoma organizacjami, między innymi z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, ale też z Amnesty International, z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej. I ta prezentacja i to webinarium to jest moja refleksja na temat przyczyn głodu i ubóstwa na świecie, zaanonsowana jako najpilniej strzeżona tajemnica XXI wieku, dlatego, że mam bardzo duże przeświadczenie, że relatywnie łatwo byłoby rozwiązać te dwa najbardziej palące problemy świata, natomiast z jakiegoś powodu to się nie udaje i pewnie będziemy się dzisiaj wspólnie zastanawiać, dlaczego. Zaraz zobaczymy, czy nam się tutaj... o czym my tu dzisiaj będziemy mówić? Będziemy mówić przede wszystkim właśnie o tym, czym w ogóle jest ubóstwo i głód i jak to się ma też do różnych innych pojęć, bo te definicje są gdzieś tam nam znane, ale z drugiej strony bardzo ważne jest to, żeby sobie je doprecyzować, czyli czym się różni na przykład ubóstwo od biedy, o której mówimy chociażby w Polsce. Jest to też bardzo duży problem na skalę naszego kraju. A czym na przykład różni się głód ukryty i niedożywienie. Będziemy mówić o przyczynach ubóstwa i głodu, pewnie w mniejszym stopniu o indywidualnych, bardziej o tych systemowych, dlatego że wydaje mi się, że to jest taki temat, który dosyć rzadko podejmujemy. I chyba też czasami mamy trochę opory w tym, żeby mówić, że to jest jakiś wybór systemu, to jest jakiś wybór polityczny, nie chcę mówić przez to partyjny, ale polityczny w sensie jakiejś agendy, która wspiera taką nierówną dystrybucję zasobów i dziś sobie też o tym powiemy. Oczywiście wrócimy do celów zrównoważonego rozwoju. Ja miałam tę przyjemność, żeby spotkać się z Państwem podczas pierwszego webinarium i wtedy mówiliśmy dużo o celach zrównoważonego rozwoju, dużo o globalnych współzależnościach. Tutaj też będziemy trochę wracać do tego tematu dla tych, którzy byli, może jakaś drobna powtórka dla tych osób, które nie były, też jakiś powrót do tej kwestii i pokazanie kilku najważniejszych wątków w kontekście celów zrównoważonego rozwoju. No i też powiemy sobie sporo o praktyce edukacyjnej, czyli o tym, jak zaczynać mówić o takich tematach, na co zwrócić szczególną uwagę, co jest szczególnie ważne, i też o dostępnych materiałach i ćwiczeniach. Też znowu z takiej perspektywy mojego doświadczenia przez te lata, nie tylko związanego z pracą z nauczycielami i nauczycielkami, bo z częścią z Państwa miałam okazję się spotykać przy okazji różnych szkoleń i warsztatów, natomiast na pewno też pokażę pewne pułapki i pewne kwestie, na które warto zwrócić uwagę, żeby w te pułapki nie wpadać, jak o tym mówić w taki sposób, żeby to nie było dyskryminujące, stygmatyzujące, żeby gdzieś tam też odwoływać się do, albo umieć zbalansować tą kwestię biedy w Polsce i ubóstwa w skali globalnej, jak też o tym mówić. No więc zacznijmy od tych ważnych tematów. Skrajne ubóstwo, bieda, głód, niedożywienie. To jest bardzo ważne rozróżnienie i też chciałabym Państwu pokazać te terminy, bo one nie znaczą to samo, co pewnie jest dosyć oczywiste, ale też ważne, żeby je znać, widzieć i mieć świadomość, że ta różnica jest znacząca, chociażby kwestia skrajnego ubóstwa, bo od niego zacznijmy. Według definicji Banku Światowego od października 2015 roku granica skrajnego ubóstwa to 1,9 dolara amerykańskiego na osobę dziennie, czyli około 7,40 zł, 41 dokładnie, jeżeli bralibyśmy ostatni, kurs z ostatnich dni dolara amerykańskiego pod uwagę. Warto zwrócić uwagę na to, że kiedy mówimy teraz w Polsce o minimum socjalnym, kiedy mówimy o poziomie progu, o poziomie egzystencji, o tym minimum egzystencjalnym, to mówimy mniej więcej około 20 zł na osobę dziennie, więc tu warto też widzieć tę różnicę i umieć się do niej odnieść, bo to jest jednak, bo u nas jest to już ponad 20 zł, natomiast globalnie jest to 7,40, więc to jest prawie 3 razy tyle. Warto to wiedzieć po to, żeby móc się odnieść do tego, czym jest ta polska bieda, a czym jest skrajne ubóstwo globalnie. Ta zmiana z $1,25 na $1,90 to jest w ogóle taki przelicznik, który pewnie też niebawem zostanie po raz kolejny zaktualizowany. I on bazuje na cenach podstawowych produktów z zazwyczaj kilku lat wcześniej, bo wtedy Bank Światowy robi te swoje magiczne przeliczenia i wychodzi na tę stawkę. Natomiast ten $1,90 to są ceny podstawowych produktów z 2011 roku. Zakładam, że w ciągu najbliższego roku, dwóch będziemy mieć nowy próg, nową granicę skrajnego ubóstwa, nowe wyliczenie. Ten $1,90 to dane z 2015 roku. Tutaj też jest link, jeżeli będą Państwo tym zainteresowani. Te dane można w bardzo różny sposób interpretować. Tutaj z prawej strony, co prawda tabela w języku angielskim, ale też ważne, żeby spojrzeć na to, jak różni się to globalnie wobec konkretnych kontynentów i też jak w różny sposób i jakby ten różny udział poszczególnych czynników jest tutaj włączany. Na pewno warto patrzeć na te dane, na pewno warto je przywoływać, na pewno warto je porównywać i na pewno warto też próbować odnosić się do naszego polskiego kontekstu, bo jednak jest to spora różnica, jak chociażby porównanie z tym poziomem egzystencji, z tym minimum egzystencjalnym polskim. To już daje nam pewien obraz, o czym mówimy w perspektywie globalnej, do czego zawsze też zachęcam, żeby znaleźć gdzieś jakiś taki bliższy nam link. Co to oznacza w praktyce? Tak naprawdę oznacza to, że ponad 800 milionów ludzi na świecie żyje w skrajnym ubóstwie, czyli mniej więcej co 9. w tej chwili osoba, bo trochę też mamy zmianę populacyjną. Niedawno to była co 7, teraz jest co 9. Co 9, co 10 mniej więcej. Natomiast ważne jest, żeby też zobaczyć tę skalę, tak? Mamy teraz prawie 7,8 miliarda ludzi na świecie i jakby ta część osób cierpi skrajne ubóstwo, co nie znaczy, że jakby na tym następnym poziomie jakby nie ma już nikogo, tak? Jakby ten $1,9 dziennie oznacza, że tak naprawdę tych osób, które żyją za $2 czy $2,5 też jest relatywnie dużo i warto o tym mówić. Oprócz ubóstwa mówiliśmy też o tym, że ważne jest to rozróżnienie między głód i niedożywienie i to jest ten następny wątek, czym jest głód. To jest skrajna wersja niedożywienia, bo przy niedożywieniu mamy tę sytuację, że mamy co jeść, Natomiast nie jest to pełnowartościowe jedzenie, często bardzo, bardzo jednorodne, natomiast nie jest to ta kwestia skrajna, że nie ma pożywienia, nie ma żywności. I tak naprawdę głodu nie jest w stanie wytrzymać żaden człowiek przez dłuższy czas, bo to jest absolutny bądź niemal absolutny brak pokarmu. Ale co ważne, warto zwrócić uwagę jeszcze na prawą część tego slajdu, gdzie mamy definicję głodu ukrytego. I głód ukryty to chroniczny niedobór witamin i minerałów, czyli tak naprawdę teoretycznie mamy co jeść, natomiast problem tkwi w tym, że to żywienie nie daje nam szansy, jest albo go za mało, albo nie jest wystarczającej jakości, nie jest wystarczająco różnorodne, więc jest nam bardzo trudno zaspokoić nasze potrzeby, co doprowadza do braku kluczowych substancji, kluczowych mikro i makroelementów i nasz stan zdrowia, jakby możliwości znacznie się pogarszają, mimo że fizycznie mamy jedzenie. To też bardzo ważny wątek, bo często myślimy, że głód to tylko wtedy, kiedy absolutnie nie mamy nic do jedzenia. Zwracam na to Państwa uwagę, bo to jest bardzo, bardzo ważna kwestia. I teraz może przejdziemy do pytania do Was, bo ja tutaj się tak strasznie rozgadałam, a zawsze mówię, że lubię jednak też widzieć Wasze zaangażowanie. Chciałabym Was na samym początku zapytać o to, jak już wiemy, jakby o czym mówimy w kontekście ubóstwa i głodu, co Waszym zdaniem jest przyczyną ubóstwa i głodu na świecie? Jeżeli możecie podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami w oknie czatu, to będę bardzo wdzięczna. Zmiana klimatu, konflikty, wojny, niewłaściwy wtórny podział, wtórny podział dochodu narodowego, zła polityka, warunki demograficzne, demografia, przeludnienie, nierówności, klęski, rozumiem, że klęski żywiołowe, brak dostępu do wody, systemy gospodarcze, pewnie szczególnie jeden, ten kapitalistyczny, nierówna dystrybucja dóbr, egoizm, sytuacja krajów rozwijających się wynikająca z wyzysku w okresie kolonializmu, czy coś jeszcze? Ja tutaj mam ten podgląd, że widzę, że ktoś pisze, więc czekam jeszcze chwilę. Brak dostępu do edukacji. Oczywiście możemy przy tych przyczynach brak pracy. Okej, handel międzynarodowy. O, handel. Dobra. Notuję sobie tutaj z boku na karteczce, bo poruszacie Państwo bardzo ważne wątki. Na pewno i tutaj wracam do tego mówienia o różnych perspektywach indywidualnej i globalnej. Większość z Państwa odpowiedzi oscylowało między perspektywą krajową, ponadnarodową i globalną. Natomiast rzeczywiście często w takich obiegowych opiniach winimy za głód i ubóstwo osoby indywidualne albo grupy. Mówimy, że w niewystarczający sposób korzystają ze swoich możliwości, niewystarczająco się starają, są bierne, oczekują pomocy. To szczególnie w kontekście krajów globalnego południa często takie argumenty się pojawiają. Natomiast rzeczywiście tych przyczyn należy szukać głębiej i to też było w Państwa odpowiedziach. Zmiany klimatu na pewno są jednym z ważnych przyczyn głodu i ubóstwa. I to też jest taki wątek, który jest dosyć niedoceniany, jeżeli chodzi o myślenie o głodzie i o ubóstwie, i też mało, wydaje mi się, zeksplorowane przez osoby zajmujące się chociażby kwestiami pomocowymi, bo mamy jednak taką tendencję, że jeżeli mamy klęskę głodu i działamy humanitarnie, wysyłamy pomoc humanitarną, opiekujemy się tymi grupami, tymi społecznościami, natomiast rzadko kiedy odwołujemy się wtedy do tego, że te klęski żywiołowe, które też tutaj były wspomniane, związane są ze zmianami klimatu i ma to znacznie bardziej długofalowe konsekwencje niż myślimy w tym momencie. Czasami takiej refleksji jesteśmy wtedy pozbawieni, bo ratujemy ludzkie życie, co jest bardzo szlachetne, natomiast też warto mówić o tym w tym kontekście, nawet jeżeli właśnie decydujemy się na tego typu akcje. Kwestie przeludnienia i demografii. Ja wiem, że też jest dosyć popularny ten argument, że okej, jest nas za dużo, jest nas blisko 8 miliardów, prawdopodobnie do 2050 będzie nas 10 miliardów, jest nas po prostu za dużo ludzi na świecie, za mało jedzenia, za mało miejsca i stąd te nierówności. Ja uważam, że to nie jest takie proste i tak naprawdę patrząc też na dane związane z marnowaniem żywności, to bardziej ta kwestia dystrybucji, która też tutaj została wspomniana, jest ważniejsza niż kwestia tak naprawdę tego, że jest nas za dużo. Dokładnie, wyrzucamy jedzenie, starczyłoby dla wszystkich, marnujemy 235 kg na osobę rocznie, to są w Polsce, to są dane z 2018 roku, jesteśmy piątym krajem w Unii Europejskiej, który marnuje najwięcej. W tej chwili na świecie marnujemy około 1,5 miliarda ton żywności rocznie i tak naprawdę ta żywność mogłaby trafić do ludzi najbardziej potrzebujących, a też z jednej strony nie szanujemy tego jedzenia, ale z drugiej strony też choroby cywilizacyjne związane z nadmiarem żywności są nam doskonale znane, więc ta perspektywa tego, że jest nas za dużo, to może nie do końca, natomiast na pewno znacznie trudniej jest uprawiać, to jest związane również ze wspomnianymi wcześniej zmianami klimatu, dużo trudniej uprawiać jest nam żywność w niektórych częściach świata. I jest to związane z jednej strony ze zmianami klimatu, a z drugiej strony, bo spróbuję tak to wszystko ładnie powiązać, jest to też związane z handlem międzynarodowym i z tym, że z jednej strony ten klimat się zmienia i trudniej jest nam uprawiać niektóre rośliny, natomiast jest też tak, że trudniej jest nam je uprawiać dlatego, że nie mamy dostępu do nasion, dlatego, że wielu społecznościom zaproponowano na samym początku na bardzo konkurencyjnych warunkach nowe odmiany roślin, które miały być bardziej wydajne, bardziej odporne, natomiast niestety okazało się, że one nie są tak dobrze dopasowane do ich warunków. Co więcej, nie można przechowywać tych nasion, więc raz kupione nasiona nie zostaną nam w postaci ziaren do wysiania w kolejnych latach, tylko zgniją, nie są w stanie być przechowywane, w związku z czym musimy je kupować co roku, a tak naprawdę w momencie, kiedy dostaliśmy je po bardzo konkurencyjnej cenie, po kilku latach okazuje się, że że jednak te nasiona kosztują już nas znacznie więcej i nie wszyscy są w stanie sobie na nie pozwolić. To jedna z takich klasycznych i dosyć już znanych w wielu miejscach na świecie, taki znany już w wielu miejscach na świecie mechanizm, który sprawia, że uzależniamy się od produktów ponadnarodowych, od produktów wielkich korporacji, natomiast nie jesteśmy w stanie korzystać z naszych własnych zasobów, szczególnie wtedy, kiedy mamy bardzo małe zasoby finansowe. To rzeczywiście jest ważne, czy możemy sami wyprodukować naszą żywność. To też jeden z takich paradoksów, że na świecie głodują głównie najubożsi mieszkańcy terenów wiejskich, drobni rolnicy i drobne rolniczki, czyli osoby, które do niedawna same były w stanie, przez lata były w stanie same utrzymać się ze swoich własnych plonów, więc ta zmiana też jest bardzo ważna. Tutaj widzę komentarze, że wolimy kupować niż samemu uprawiać. Tą zmianę też widać w Polsce, tak? Tą zmianę też widać w Polsce, że mamy jednak więcej monokultur, że nieliczni mają w swoich ogrodach i na swoich polach różnorodność. To też jest związane z tym, w jaki sposób subsydiowane jest rolnictwo w krajach Unii Europejskiej i pewnie też za chwilę o tym będziemy mówić, ale o tym też powiem na filmie, który chcę Państwu dzisiaj pokazać, więc nie będę uprzedzać faktów, ponieważ nawiązałam dzisiaj do Bogusława Wołoszyńskiego w tytule, więc nie będę uprzedzać faktów. Natomiast ważne są na pewno te kwestie, tutaj też pojawiła się edukacja ale edukacja też związana nie tylko z dostępem do edukacji, chodzeniem do szkoły, ale też z taką edukacją społeczności, z edukacją właśnie związaną z prowadzeniem gospodarstwa, z uprawą. W wielu społecznościach zaczyna się odbudowywać tę pamięć o gatunkach i o tej samowystarczalności, i o tym bardziej ekologicznym i zrównoważonym rolnictwie poprzez chociażby wracanie do tradycyjnych odmian i tworzenie banków nasion, tak żeby cała społeczność mogła z nich korzystać. To jeden z takich ważniejszych wątków, żeby uczyć, żeby wracać też trochę do tych źródeł, bo oczywiście mechanizacja rolnictwa, te zmiany, które ułatwiają szczególnie w trudnych terenach, jeżeli chodzi o klimat, uprawę roślin, tak, natomiast też pytanie, w jaki sposób możemy kultywować też gdzieś te tradycje związane z byciem zrównoważonym i też ze zrównoważonym rolnictwem. Tak, istotnie, coraz mniej młodych ludzi wie, jak wygląda krowa inna niż fioletowa na opakowaniu czekolady Milka, jak również jest w stanie posadzić w prawidłowy sposób nasiona, żeby wyrosły z nich fasolki czy marchewki, ale wiem, że tutaj szczególnie nauczyciele i nauczycielki z edukacji wczesnoszkolnej bardzo się ostatnio starają, żeby to się zmieniło i żeby te ogródki robić. I rzeczywiście też jest taka moda na te własne ogródki, na powrót do działek. Natomiast też zauważmy, że jest ona bardzo związana z dosyć wysokim statusem społeczno-ekonomicznym i no, przez młodych czy średnio młodych jest nazywana hipsterią, ale jakby też jest związana z tym, że jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić, tak, bo mamy zasoby finansowe i mamy też czas, tak? Mamy też czas, czyli nie pracujemy na dwóch etatach, nie wracamy po kilkunastu godzinach do pracy i nie padamy twarzą w poduszkę, tak? To też jest ważne. Jak mówi jeden z moich ulubionych, nielicznych moich ulubionych polityków, były prezydent Urugwaju José Mujica, to tak naprawdę nie chodzi o to, że że my zarabiamy i możemy kupować coraz więcej, ale o to chodzi, że jeżeli kupujemy coraz więcej, to tak naprawdę jest nam kradziony ten czas, który spędzamy na pracy, zamiast spędzać go w zupełnie innych miejscach, więc też zwracajmy na to uwagę, myśląc o konsumpcji. Ale właśnie chciałabym odejść trochę od tej konsumpcyjnej perspektywy, a przejść jednak do systemowej perspektywy, czyli też, żeby zobaczyć, jaka ona jest i skąd, i jakby o której części świata mówimy. Tutaj w lewym górnym rogu taka mapka z krajami. Bank Światowy określa jako najsłabiej rozwiniętymi, ale rzeczywiście z krajami globalnego południa, które mierzą się z wyzwaniem ubóstwa i głodu. I też spójrzmy, że jest to głównie Afryka i Azja. I też bardzo, bardzo ważne jest to, żeby pamiętać również z perspektywy geograficznej i usytuowania tych krajów, o kim tak naprawdę, o jakich społecznościach mówimy, myśląc o ubóstwie i głodzie. I teraz przejdziemy właśnie do tej systemowej perspektywy, która tutaj gdzieś już wybrzmiała i w tym, co ja mówiłam, w tych Państwa komentarzach. Więc poproszę teraz o filmik. Jak to możliwe, że ludzkość, która jest w stanie polecieć na Księżyc, wydać niemal $2 biliony na ratowanie banków i co roku przeznaczać miliardy dolarów na zbrojenia, nie jest w stanie poradzić sobie ze zjawiskiem głodu? Dlaczego co 7. osoba na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia? Skąd się bierze głód? Najpilniej strzeżona tajemnica XXI wieku. Pod koniec XVIII wieku Thomas Robert Malthus stwierdził, że głód jest zjawiskiem nieuniknionym, ponieważ liczba ludności rośnie w postępie geometrycznym, a produkcja żywności w arytmetycznym. Przez wiele lat jego teza stanowiła dla klas rządzących zwolnienie z moralnego obowiązku walki z głodem jako zjawiskiem naturalnym i nieuchronnym. Dziś wiadomo, że Malthus się pomylił. Obecnie ilość produkowanej na świecie żywności mogłaby wykarmić niemalże 2 planety. Rację miał za to Mahatma Gandhi, który powiedział, że ludzkość dysponuje zasobami, by zaspokoić potrzeby wszystkich, natomiast nie posiada wystarczających środków na to, by zaspokoić ludzką chciwość. Głód nie jest zjawiskiem naturalnym. Głód jest konsekwencją decyzji politycznych i ekonomicznych. Co 7. człowiek na świecie cierpi z powodu niedożywienia i głodu. Przyczyny takiego stanu rzeczy są strukturalne, nie losowe. Niedożywienie i głód dotykają przede wszystkim ludzi najbiedniejszych w krajach globalnego południa. Większość osób cierpiących głód to drobni rolnicy, którzy zostali wypchnięci z rynku. 60% z nich to kobiety. Dzieje się tak dlatego, że rządy krajów globalnej północy pomagają swoim rolnikom i przekazują im dotacje, dzięki czemu mogą oni sprzedawać dużo taniej swoje produkty w krajach globalnego południa. Każdego roku kraje wysoko uprzemysłowione subsydiują rolnictwo sumą ponad 260 miliardów euro. Dopłaty są najczęściej proporcjonalne do wielkości produkcji rolnej. Sprawia to, że największymi ich beneficjentami są wielcy plantatorzy i spółki. Ich działania na rynku międzynarodowym powodują upadek rolnictwa w krajach globalnego południa, tym samym przyczyniając się do wzrostu liczby osób cierpiących głód. Weźmy na przykład handel bananami. 80% światowego obrotu bananami jest pod kontrolą zaledwie 3 spółek. Większość zysku wypracowanego z produkcji bananów w krajach globalnego południa transferowana jest do krajów północy. Rolnicy z południa dostają bardzo niewielką część tego, co my płacimy w sklepie za wytworzone przez nich dobra. To samo dotyczy przemysłu mleczarskiego. Choć trudno w to uwierzyć, mleko importowane m.in. z Europy, np. w formie mleka w proszku, jest tańsze od tego, które produkuje się na miejscu w krajach globalnego południa. Dzieje się tak z powodu pomocy finansowej w wysokości 15 miliardów dolarów którą hodowcy w krajach północy otrzymują od swoich rządów. Dzięki temu mogą eksportować mleko do krajów południa i sprzedawać je tam po niższej cenie. Spekulacje. Na giełdach produktów rolnych giganci przemysłu spożywczego z budżetami większymi niż niejedno państwo dyktują własne ceny poszczególnych produktów. Ponadto liberalizacja sektora finansowego doprowadziła do tego, że kontraktami na żywność zainteresowali się spekulanci. Udział graczy niehandlowych na rynkach spożywczych w niektórych sektorach przekracza już 50%. W przeciwieństwie do rolników, spekulantom nie zależy na stabilności cen, ale na ich gwałtownych wahaniach. W krajach wysoko uprzemysłowionych zaledwie 15% dochodu gospodarstw domowych przeznaczanych jest na żywność. Osoby ubogie w krajach globalnego południa na jedzenie przeznaczają średnio aż 85% swojego budżetu. Dlatego też są tak bardzo wrażliwe na zmiany cen żywności. Cena chleba i miski ryżu nie może być ustalana w wyniku giełdowych spekulacji. Żywność nie jest zwykłym towarem. Żywność jest dobrem absolutnie koniecznym do przeżycia. Głód bierze się z prowadzonej przez człowieka polityki, a zatem może być przez człowieka pokonany i wykorzeniony. Więcej informacji na igo.org.pl. Pewnie część osób znała już ten filmik, ale on rzeczywiście jak w soczewce i trochę może przerażająco pokazuje to, jak bardzo zmieniła się ta perspektywa i że mówimy o żywności jako o towarze, który podlega spekulacjom, podlega polityce, a nie oprawie, a tak naprawdę podstawowa kwestia związana z tym, że my mamy prawo do tego, żeby mieć dostęp do dobrej jakości żywności jako ludzie, tak? I system finansowy czy system polityczny nie powinien nam mówić o tym, nie powinien nas jakby klasyfikować czy mówić nam, że takiego prawa nie mamy, bo nas na to nie stać. I gdzieś do tej zmiany tej narracji trochę bym też Państwa starała się zachęcić, żebyśmy mówili o tym, że żywność jest prawem człowieka, bo rzeczywiście w tych kolejnych generacjach praw człowieka mówimy o wodzie, o żywności, o ziemi, jako o prawie człowieka i też do takiego podejścia zachęcam wtedy, kiedy mówimy tak, mamy prawo mieć dostęp do jedzenia, nie jest to tylko kwestia tego, że stać nas na to, w związku z tym kupimy sobie to jedzenie, jeżeli nas nie stać, sorry, przykro mi, nie jemy dzisiaj kolacji, tak? Więc trochę do takiej zmiany perspektywy Państwa zachęcam. Rzeczywiście ten film jak w soczewce pokazuje te kwestie i odpowiada na te pytania i związane z demografią, z przeludnieniem, ale i też rolą sektora finansowego i decyzji politycznych dotyczących tych dwóch najbardziej palących kwestii, jeżeli chodzi o wyzwania globalne. I to, co też mówiłam już przy okazji rozgrzewki, tutaj sobie opowiadając różne rzeczy, ale też powtórzę to dla wszystkich. Dla mnie jest to ciągle wielka zagadka, dlaczego nie możemy podjąć tych kilku być może trudnych, ale jednak do podjęcia decyzji na poziomie politycznym, na poziomie globalnym, żeby tę sytuację wyrównać, bo tak naprawdę przy tak wielkich nierównościach globalnych i tak wielkich majątkach posiadanych przez tak niewiele osób, jakby to wyrównanie tych proporcji, wyrównanie tych astronomicznych różnic nie jest niemożliwe, tak? Znaczy mamy te zasoby, nie robimy tego, pytanie dlaczego tego nie robimy. No i trochę poszukując odpowiedzi, przejdźmy do tych celów zrównoważonego rozwoju, które gdzieś tam pewnie już trochę jak mantrę powtarzamy przy okazji tych wszystkich, tego całego cyklu webinariów, ale rzeczywiście jest tak, że to są dwa absolutnie pierwsze cele, które Organizacja Narodów Zjednoczonych, o których Organizacja Narodów Zjednoczonych mówi, że absolutnie trzeba je wyeliminować. To znaczy to są te zjawiska, które nie powinny już po 2030 mieć miejsca. to rzadko się zdarza, żeby ONZ w tak rygorystyczny sposób w ogóle formułował swoje komunikaty. To, czy to jest możliwe do zrealizowania, czy nie, to inna kwestia, natomiast bardzo ważne jest to, że że ta narracja jest tak sugestywna ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tutaj mamy, na tym slajdzie mamy fragmenty z opisu tych celów. Też mamy dane, które być może dla części z Państwa mogą być ważne. Też perspektywa tego, że ludność Afryki subsaharyjskiej w niewiele mniej niż połowie żyje wciąż poniżej granicy, na granicy skrajnego ubóstwa, poniżej granicy ubóstwa. To też jest ważny wątek, o którym warto wspominać, to też ta mapa, którą wcześniej pokazywałam przez chwilę, że to jest ten region, tak? I też o tej części świata mówimy. I też tutaj to rozróżnienie między biedę, głód, niedożywienie, ale też to powiązanie z ograniczonym dostępem do edukacji, do podstawowych usług, z dyskryminacją społeczną. Jest tutaj wiele tych wątków, na które warto zwrócić uwagę. Ja tutaj może nawet się posłużę znacznikiem, żeby tutaj to zaznaczyć. Na przykład ten wątek bardzo, bardzo, bardzo istotny. Też kwestia tego, na ile mówimy o głodzie poza klęskami żywiołowymi, a na ile mówimy o niedożywieniu czy głodzie utajonym. Tutaj też mamy liczbę niedożywionych osób, prawie się udało, niedożywionych osób i że ta liczba wzrasta, tak? Ona wzrasta też proporcjonalnie do wzrostu populacji, ale też ważne, żebyśmy o tym mówili. Co ważne, Organizacja Narodów Zjednoczonych łączy ewidentnie kwestie głodu i niedożywienia ze zrównoważonym rolnictwem. Ważne, żeby o tym pamiętać. Teraz przyjdziemy sobie trochę do szczegółów, bo tutaj też jest kilka ważnych kwestii. Tu jeszcze, ponieważ cele zrównoważonego rozwoju są z 2015, więc jeszcze ten 1,25 dolara dziennie, a nie 1,90. Co też niektórzy krytycy celów zrównoważonego rozwoju pokazują, ok, skoro zmieniona została ta granica, to może też łatwiej będzie je osiągnąć i może też jest to pewna forma spekulowania tymi danymi. Tutaj nie będę się odnosić dopóty, dopóki nie uda nam się osiągnąć tego celu i nie będziemy znali danych, na podstawie których możemy to policzyć. Natomiast zwracam też uwagę na to, że jest jednak spory nacisk przy celu związanym z końcem ubóstwa na kwestie systemowe, na kwestie mechanizmów ochrony socjalnej dla wszystkich ludzi, że to nie jest jednak tylko kwestia dostępu do pewnych zasobów i też to wyrównanie. I to też było w tym filmiku, ale też jeszcze podkreślę, ta nierówność związana z ubóstwem czy głodem też ma swoje odzwierciedlenie w płci, jednak więcej kobiet głoduje, więcej kobiet jest ubogich, również dlatego, że często po stracie męża są głównymi żywicielkami rodziny. Często też one są najczęściej też one są odpowiedzialne za to, żeby rodzina miała co jeść, żeby miała te produkty i miała zapewnione pożywienie, i często też to one zajmują się, są tymi drobnymi rolniczkami, to one zajmują się uprawą, to one są właśnie tymi, które też uprawiają i które produkują tę żywność. Ważne też jest to, że ONZ zauważa, że koniec ubóstwa jest związany ze zmianami klimatu. Tutaj to trochę krzywo, ale zakreśliłam. związane ze zmianami klimatu i związane z sytuacją gospodarczą, więc po raz kolejny ten systemowy wątek, który na pewno jest ważny. Przy kolejnym celu, celu zero głodu, wyeliminowanie głodu, dostęp do bezpiecznej, pożywnej żywności w wystarczającej ilości, tak? Czyli bezpieczna, pożywna i dostęp i cały rok, tak? I ilość, więc jakby tutaj te wszystkie wątki związane i z głodem utajonym i z niedożywieniem. Też właśnie znów ten język wyeliminowania, czyli ten najwyżej sobie stawiany cel pośród innych, które już są może bardziej dyplomatycznie sformułowani, tutaj jednak bardzo, bardzo restrykcyjne. I zwróćmy też uwagę na taki paradoks, bo z jednej strony mamy system zrównoważonej produkcji żywności, ale mamy też podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności. O ile podwoić wydajność czy rolnictwa, to jest też pytanie o to, jakie rolnictwo, to w jaki sposób produkujemy, czego używamy, jakie mamy nastawienie do rolnictwa. Pytanie, czy podwojenie wydajności jest naprawdę związane z kwestiami zrównoważonego rolnictwa, więc tutaj też na pewno ważne. Tutaj punkt 2.5 nie do realizacji w tym terminie. Tak, tutaj też mamy tę kwestię genetyczną, tak? Dzikie gatunki, odnowić powiązania. Rzeczywiście pewnie pani Helena ma rację, że nie do realizacji w tym czasie. Natomiast zwracam waszą uwagę też na to, że ta zrównoważona produkcja żywności, to zrównoważone rolnictwo versus to podwojenie, to jakby zwiększenie ilości żywności, a nie lepsza dystrybucja, też budzi tutaj pewne obawy o to, w jaki sposób mogłaby ta polityka już w szczegółach wyglądać i być realizowana. Warto na to zwracać uwagę, bo tak naprawdę nie oczekujemy tej kwestii, która była poruszana w filmiku, że jednak tańsze mleko z krajów globalnej północy jest dostępne na globalnym południu i wypiera lokalną żywność. Gdzieś pewnie też ta kwestia tej lokalności tutaj w tym 2.5 jakoś tam zaznaczona, pytanie, czy na ile priorytetowa, to też bardzo ważny wątek. Ale teraz chciałabym znowu zaprosić Państwa do dyskusji i zapytać, no dobra, no mówimy o tym wszystkim, no ale jak teraz o tym rozmawiać z waszymi uczniami i uczennicami? Czy podejmowałyście te pytania już na lekcjach? Próbowaliście z tym pracować? Jeżeli tak, to w jaki sposób i też jakie były reakcje waszych uczniów i uczennic. Na czacie widzę informacje o programie dla bibliotek związanych z tematyką głodu, też komentarz od Iwony Kryczki o tym, że młodzież nie zawsze myśli tak racjonalnie i przyznaje się do marnowania żywności. Ja myślę, że kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem i kiedyś nie wyrzucił czegoś. Natomiast też pytanie o skalę jest pewnie głównie ważne. Oliwia Ubecka, oczywiście, tak, to osoby, które są w edukacji globalnej już kilka albo kilkanaście lat, na pewno korzystały z tego tematu. Pani Katarzyna z małymi dziećmi, tak, to też jest taki temat, który z jednej strony w ogóle temat żywności jako prawa i też dostępności żywności jest bardzo ważny. Tak, Polska Akcja Humanitarna rzeczywiście bardzo łączy te kwestie, dlatego że kwestia głodu i ubóstwa jest bardzo związana też z pomocą humanitarną, ale też w ich materiałach rzeczywiście można znaleźć kopalnie wiedzy na temat tego. Pani Tatiana mówi, że proponuje ustalić dzienny jadłospis swoim uczniom za 7,5 zł. No jest to na pewno ciekawe ćwiczenie, natomiast znam też bardziej skrajne pomysły, takie, które mówią o tym, żeby namówić młodzież do na przykład funkcjonowania przez tydzień za 7,50 dziennie. Do tego nie zachęcam i nie namawiam, dlatego że wydaje mi się, że o ile jestem zwolenniczką zazwyczaj uczenia przez doświadczenie, to jednak bardziej wtórnie prowadzi do stygmatyzacji ubóstwa i głodu, bo później jakby po tym tygodniu czy kilku dniach mówimy sobie nie mam tak źle, tak, nie jestem taki biedny, nie jestem taki głodny, mogę sobie iść kupić Snickersa czy jakiegoś innego batona albo wydać na coś innego i wtedy wtórnie stygmatyzujemy te osoby, które nie mogą sobie na to pozwolić, bo my jesteśmy lepsi, mądrzejsi, jesteśmy w lepszej sytuacji, więc trochę tutaj wybiegając do przodu, zwróćcie na to uwagę, jak to robić. Robić zdjęcia zawartości swojej lodówki to też trochę, to też ważne. Chodzi o jedzenie i utrzymanie, a uczniowie chcą kupić kolej chipsy. Tak, to też jest tak, że to 7,50 to też prąd, który zużywamy, internet, z którego teraz korzystamy, tak? I te wszystkie rzeczy składają się na te 7,50. Pytanie, czy w ogóle mamy taką świadomość. Tak, w materiałach Centrum Edukacji Obywatelskiej też jest wiele tych kwestii. Widzę, że są Państwo super zorientowani, są Panie super zorientowane w tych materiałach. Tak, pewnie dosyć łatwo jest wyjść od tej kwestii świadomego jedzenia, nie marnowania żywności, zwrócenia na to uwagi. To jest pewnie bardzo, bardzo ważny pierwszy krok. Tutaj ktoś wspomniał o robieniu zdjęć żywności, więc pokażę może części z Was znany projekt, ale mimo że już dosyć stary, ciągle bardzo ciekawy. To jest projekt Hungry Planet, czyli głodna planeta, co je świat, co jedzą ludzie na świecie. I to jest projekt fotograficzny, zrealizowany już ponad 10 lat temu przez fotografa, który fotografował rodziny, które pokazywały mu to co jedzą, tak? Swoje zapasy. Te zdjęcia są bardzo pozytywne, bardzo ci ludzie są bardzo zadowoleni z tego, że mogą pokazać swoje zapasy, swoje jedzenie, które jest dla nich ważne, a jednocześnie możemy sobie porównać różne kraje, zobaczyć jak to wygląda, zobaczyć też tę różnicę w zasobach, w ilości i on też jest bardzo, ten projekt też jest bardzo, bardzo pozytywny, tak, więc on nie jest taki stygmatyzujący, że ktoś nie ma nic, tak, więc zachęcam, tutaj już link poszedł do tego, w oryginale on jest po angielsku, ale też warto z niego korzystać chociażby właśnie z tych zdjęć. To, co też jest ważne, kiedy mówimy o głodzie i ubóstwie, no to może powtarzam się czasami, ale jednak kwestia zwrócenia uwagi właśnie na to, w jaki sposób pokazujemy głód i ubóstwo i w jaki sposób gdzieś tam zwracamy na to uwagę. Tutaj 3 takie zdjęcia z 3 bardzo różnych miejsc i też jakby w różnych miejscach publikowane. Tutaj gdzieś na czacie też lecą linki do tego. Natomiast też zwracam uwagę, w jak trochę bardziej metaforyczny sposób można mówić o głodzie i ubóstwie i też jednak no nie dzieci z wzdętymi brzuszkami, z pustymi miskami w kolejce po jedzenie ze wspólnego kotła. Zachęcam do pokazywania tego trochę inaczej po to, żeby żeby mieć ten namysł, czy nie stygmatyzujemy, czy nie uprzedmiotawiamy tych osób, wracając do tych zasad kodeksowych, czy tak naprawdę chcielibyśmy w ten sposób pokazywać swoje dzieci, czy swoich uczniów, uczennice. Wiem, że wiele organizacji korzysta z takich zdjęć, natomiast ja też zachęcam do takiego bardziej metaforycznego przedstawienia. Tutaj to środkowe zdjęcie, które uważam za pokazanie w soczewce kwestii nierówności globalnych, ale też kwestii ubóstwa i dobrobytu, jakby tej kwestii nierówności światowych. To zdjęcie z São Paulo, ale bardzo ciekawie pokazuje i też skłania do dyskusji, kto ma ile, gdzie, dlaczego, jak to wygląda. Do tego zdjęcia polecam z ostatniej edycji kodeksu obrazów, poradnika kodeksowego, jak mówić o większości świata, wydanego przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Tam jest ćwiczenie, które może też Państwa zainspiruje do dyskusji na temat biedy i bogactwa. Niektóre osoby tutaj znają to ćwiczenie już dosyć dobrze i same z niego korzystały, ale też bardzo zachęcam, tam zadajemy różne pytania, dosyć metaforyczne o biedę i bogactwo, zastanawiamy się nad wymiarem finansowym, ale też niefinansowym biedy i bogactwa, warto na to zwrócić uwagę. Też tutaj te dłonie, które grają na tych zdjęciach, nie bez kozery są różnego koloru skóry i też ważne jest to, żebyśmy zwracali uwagę na to, żeby te osoby rzeczywiście miały swój los w swoich rękach, a nie były obdarowywane przez innych żywnością. Zwracajcie, proszę Państwa, na to uwagę, dlatego że pewne obrazy, szczególnie obrazy teraz w takiej kulturze obrazkowej, zostają z nami na bardzo długo i jest taki moment, kiedy później je przywołujemy i na ich podstawie budujemy stereotypy. Kolejny ważny wątek w tym, jak mówić, to historie ludzi. Tutaj odsyłam do trzech. Będę je wyciągać tutaj z boku, bo mam je wszystkie dzisiaj obok siebie, do trzech bardzo ważnych pozycji reportażowych, pozycji non-fiction. Pierwsza to, właśnie zaraz zobaczymy, gdzie tu będzie widać, tu będzie widać. Pierwsza to Wykluczeni Artura Domosławskiego. Naprawdę świetna pozycja, bardzo bolesna, powiedziałabym, w lekturze, ale ponieważ mamy długie zimowe wieczory, więc zachęcam do spojrzenia do środka. Domosławski rozmawia z ludźmi, opisuje ich historię. Dużo jest o tych systemowych przyczynach wykluczenia, ubóstwa. Z tych historii można korzystać podczas lekcji, pewnie ze starszymi uczniami, uczennicami, ale gorąco do tego zachęcam. Nieregularnik reporterski, non-fiction o głodzie. Bardzo ciekawa pozycja, trochę nawet nie wiem, czy wciąż dostępna, ale mam nadzieję, że tak. Z tym takim rzeczywiście reporterskim podejściem, z bardzo fajnymi zdjęciami, właśnie chcę tutaj otworzyć na zdjęciach, z bardzo dobrymi zdjęciami, z ciekawymi infografikami. Teraz, żebym szybko je znalazła, z ciekawymi infografikami o głodzie i też takim porównaniem w kontekście Polski, z bardzo fajnym wywiadem, bardzo inspirującym wywiadem z Martinem Kaparosem, którego książka jest tą trzecią książką, która widnieje na tym slajdzie, czyli Głód. Bardzo gruba książka, rzeczywiście na wieczory, aczkolwiek bardzo bolesna. powiedziałabym. Dziękuję, pani Małgorzata napisała, że głód jest dostępny. Bardzo to jest ciekawe. Ta pozycja jest bardzo ciekawa i też są te wątki polskie i globalne, więc tutaj to połączenie może być dla państwa nieocenione. Też jakby z taką refleksją, jak to łączyć. Motto książki: głód, bardzo ważny i bardzo bolesny. To, że tylu ludzi ma co jeść każdego dnia, to cud, to, że tylu nie ma, to podłość. Książka, która mnie osobiście zabolała bardzo głęboko, natomiast zachęcam do zerknięcia i może nie przeczytania całości, jeżeli nie dadzą państwo rady, ale na pewno zwrócenia uwagi na te kwestie. Kaparos dużo mówi o systemowym podejściu, dużo zadaje pytań o tym, dlaczego milczy się o głodzie, dlaczego współczesny świat nie potrafi rozwiązać tego problemu, jaka jest ta skala głodu i tak naprawdę dlaczego tego nie zauważamy. Zachęcam do tej lektury. Jeszcze jedna książka, której co prawda nie ma tutaj, ale też w kontekście mówienia o historiach ludzi i o ubóstwie szczególnie, to Chrobot Tomasza Michniewicza, również bardzo ciekawa pozycja wtedy, kiedy szukamy prawdziwych historii. Myślę, że te reportaże napisane po polsku czy dostępne w języku polskim, jak książka Kaparosa, mam nadzieję, że zyskają państwa uznanie i też zainteresowanie. Tutaj pani Helena napisała, że wszystkie posiada. Bardzo się cieszę. Już na samym początku mówiłam, że wiem, że są tutaj niektóre osoby, które mogłyby leżeć na kanapie zamiast słuchać tego, co mówię, bo pewnie już to wszystko wiedzą. I jest mi bardzo miło, że jest nas coraz więcej. Dzięki temu mogę liczyć na to, że nie będę opowiadać tego samego przez kolejne lata, ale będziemy wspólnie zmieniać ten świat. Także pani Heleno, jak również inne osoby posiadające te książki i wiedzące już te rzeczy, liczę na was. Następnym razem przechodzimy na kolejny poziom. I jeszcze jeden wątek, bo to będzie szybko. Patrzę już na zegarek, obiecałam, że będę mówić godzinę, więc... Bardzo ciekawy materiał, bardzo ciekawa strona internetowa, może części z was znana, Dollar Street, i tam pokazujemy perspektywę różnych krajów, pokazujemy ją i w kontekście ubóstwa, ale też w różnych innych aspektach mieszkalnictwa, też żywności. Ja tutaj zrobiłam print screen z tego, kiedy porównujemy na całym świecie talerz z jedzeniem i mamy różne kraje ze względu na dochód krajowy. Bardzo ciekawe, mnóstwo zdjęć, mnóstwo ciekawych porównań. Można sobie to przestawiać, ustawiać w taki sposób, żeby te porównania fajnie wychodziły. Trzeba mieć naprawdę bardzo podstawową znajomość języka angielskiego albo korzystać sprawnie z Google Translate, żeby sobie z tego skorzystać. Natomiast nieoceniona kopalnia danych, właśnie takich porównawczych, i patrzenia na różne kultury i poszerzenia swoich perspektyw, także do tego zachęcam. Wow, udało mi się naprawdę w godzinę. Jak zwykle po tym webinarium otrzymacie państwo newsletter z proponowanymi materiałami edukacyjnymi. Są tam i materiały Polskiej Akcji Humanitarnej, i materiały Fundacji Edukacji dla Demokracji, i Otwartego Planu, i Polskiej Zielonej Sieci. Także możliwie dużo różnych materiałów. Oczywiście jest ich znacznie więcej, ale mam nadzieję, że tyle wystarczy. Tutaj te trzy podstawowe linki które warto odwiedzić ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych, polskiej strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. Były opisy i ikony celów, tam też można sobie je pobrać. Jeżeli macie do mnie teraz Państwo jakieś pytania, to zachęcam. To jest właśnie ten moment. Jeżeli coś się jeszcze pojawiło, to zapraszam. Ja w międzyczasie powiem, że to jest przedostatnie webinarium, ostatnie jest w przyszłym tygodniu, będzie o prawach dziecka w kontekście międzykulturowości z Ulą Markowską-Manistą, specjalistką od praw dziecka, ale też w kontekście globalnym, badaczką, która też globalnie bada prawa dziecka, więc bardzo Was zachęcam do udziału. Pierwsze pytanie, jak zachęcić innych nauczycieli ze szkoły, by współpracowali z nami w zakresie edukacji globalnej? Myślę, że chyba najważniejszą kwestią jest znalezienie osób, które są blisko z Pani Katarzyną, jeżeli chodzi o wartości, tak? Bo wydaje mi się, że edukacja globalna oczywiście jest o tematach, ale jest przede wszystkim o wartościach, czyli o tym, że jesteśmy otwarci, o tym, że jesteśmy solidarni, o tym, że jesteśmy empatyczni i jakby przez ten język wartości, edukacji globalnej i postawy szacunku, zrozumienia dla różnorodności, tej takiej akceptacji albo nawet afirmacji, bym powiedziała, różnorodności, to jest chyba ta kwestia. Ja też zachęcam do sieciowania się, tak? To znaczy, że z jednej strony fajnie jest mieć jedną, dwie osoby w szkole, które nas wspierają, ale też spójrzcie Państwo, jak wielu z Was jest na tych webinariach, jak wiele z Was jest w sieci liderów i liderek. Z iloma osobami ja przez te lata spotkałam się na różnych warsztatach, szkoleniach, konferencjach. To jest naprawdę gigantyczna grupa, która może się wspierać i nawet jeżeli nie zawsze bezpośrednio w Pani szkole, to może gdzieś po sąsiedzku znajdą się osoby równie pozytywnie zmotywowane i zakręcone jak Pani, także myślę, że to też jest ta kwestia. Wydaje mi się, że też tematy związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem zaczynają być coraz bardziej popularne i myślę, że szkoły też, chcąc odpowiedzieć na potrzeby i na zainteresowania rodziców czy uczniów, uczennic, też będą dążyli do tego, żeby te tematy edukacji globalnej włączać, także myślę, że to pewnie kwestia czasu, ale gdzieś szukałabym na pewno osób, które po prostu myślą podobnie. Zdecydowanie na fali są zmiany klimatu. Tak, na pewno są na fali zmiany klimatu. Młodzież deklaruje świadomość marnowanej żywności, ale z drugiej strony wyrzuca stanowczo za dużo produktów. Mało kto przynosi do szkoły zwykłe kanapki czy owoce. Tak, Pani Doroto, ma Pani rację. Myślę, że taki projekt, który by pokazywał przez, nie wiem, tydzień, dwa, ile marnujemy żywności albo jak bardzo przetworzoną żywność spożywamy. Oczywiście jest to wyzwanie edukacyjne, żeby tego jakby pilnować i to zorganizować, ale myślę, że to też mogłoby pokazać tym młodym ludziom, że ta sama świadomość nie wystarczy i ważne są też ich czyny po prostu, ich osobiste zaangażowanie. Przygotowanie pudełek, do których wrzucamy wszystko przez tydzień i zobaczymy, ile tego naprawdę było, tak? Myślę, że też coś takiego mogłoby pomóc. Pani Katarzyna, czy edukację globalną będzie można wprowadzić do programu nauczania w szkole? Edukacja globalna jest w programie nauczania w szkole, jest w podstawie programowej i do szkoły podstawowej, i do szkoły i do szkół ponadpodstawowych. Ja miałam tę przyjemność wątpliwą być może przeczytania nawet chyba dwukrotnie nowych podstaw programowych i to tam jest. Nie jest to może wprost jako wytyczna razem chodzi o przedmioty ścisłe. Nie jest to może wprost jako wytyczna, ale jednak jest w podstawie i można też robić to na przedmiotach ścisłych. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to odsyłam do publikacji Instytutu Globalnej Odpowiedzialności Zrozumieć Świat to Podstawa. Tam wszystkie przedmioty wzięłyśmy z edukatorkami IGO na warsztat i tam poszukałyśmy tych wątków. Jest też bardzo fajny projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej związany z przedmiotami ścisłymi i edukacją globalną, więc tutaj też można z tych materiałów korzystać. A też jeszcze powiem, bo to może ważne, że nigdy aspiracją takich osób jak ja, która zajmuje się edukacją globalną, nie było to, żeby edukacja globalna była oddzielnym przedmiotem, żebyśmy miały nauczycieli i nauczycielki edukacji globalnej, tylko żeby to był jednak temat przekrojowy, więc trochę w takim duchu o tym mówimy i tak szukamy możliwości pracy w szkołach i w placówkach edukacyjnych z edukacją globalną. Tu mamy takie stwierdzenie pani Agnieszki, jakbyś się odniosła. Tak, rzeczywiście powoli budzi się moda, tak? I ja też bym zwróciła uwagę na powoli i moda, bo to są chyba dwie ważne kwestie. No też w ogóle taka dyskusja o tym, że dobrej jakości jedzenie musi kosztować, tak? I że ono kosztuje więcej i że ceny z dyskontów i jakby ten dumping cenowy, który stosują wielkie koncerny, to nie jest ta droga, która sprawia, że mamy jedzenie dobrej jakości i mamy to jedzenie po prostu dobre dla nas na przyszłość, więc też gdzieś trochę ten wątek wydaje mi się tutaj ważny. Również przy tej narracji produktów przetworzonych, otyłości w krajach globalnej północy, nadmiaru cukru i tych wszystkich kwestiach, tak? Więc gdzieś to więc po prostu zdrowo bardzo często znaczy mniej, ale lepiej, tak? I nawet jeżeli drożej, to może gdzieś tam w podsumowaniu koszt jest podobny. Czekamy na ostatnie pytania, tak naprawdę. W tym momencie... Pani Agnieszka tutaj napisała, że jak nauczyciel dobrze kombinuje, to może zrealizować treści na wielu innych tematach i na wielu innych tematach lekcji. Tak, dokładnie tak jest, Pani Agnieszko. I zresztą myślę, że większość z nas już to wie. Jeszcze widzę, że ktoś pisze. Tak, przy omawianiu tekstów literackich też. Wspomniane tutaj reportaże, trzeba omówić reportaż jako gatunek literacki, omówić fragment reportażu, który jest o globalnych wyzwaniach. Mamy lekcję języka polskiego bez zastrzeżeń, powiedziałabym. Panie Kacprze, nie wiem, że ja dostarczam, nie wiem, bo pytanie jest, kiedy jest wysyłany newsletter, bo nie dostałam jeszcze żadnego. Ja wiem, że po pierwszym webinarium na pewno został wysłany, bo dostałam jego kopię, co do kolejnych nie wiem, bo nie brałam w nich udziału. Natomiast na pewno prelegenci i prelegentki przygotowują Wam ten materiał. Spróbuję się czegoś w sprawie tych newsletterów dowiedzieć w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności, ale wiem, że na pewno ten pierwszy poszedł chyba w ciągu tygodnia od pierwszego webinaru. Proszę szukać w spamie, może to tam. Tak, w takim razie... Można na wychowawczy... Tutaj jest jeszcze komentarz, że można na wychowawczych i rzeczywiście uczenie o wartości i podstawach zdecydowanie jest elementem programu wychowawczego i też może być elementem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, do czego też zachęcam, bo to otwiera zupełnie nowe możliwości dla państwa. Także dzisiejsze to spotkanie było i trochę miało optymizmu, i trochę pesymizmu. Jak ty w ogóle oceniasz szanse w ogóle w tym zakresie realizacji tych wszystkich celów? Czy ty jesteś optymistką, czy pesymistką? To znaczy ja uważam, że gdybyśmy mieli porządną, chyba nie ewolucyjną, a rewolucyjną zmianę systemową czy polityczną, to poradzilibyśmy sobie z problemem głodu i ubóstwa w ciągu 10-15 lat, spokojnie 10 myślę nawet, albo nawet mniej niż 10. Natomiast pytanie, kto jest w stanie pchnąć tą pierwszą kostkę domina, żeby to wszystko poleciało. Wierzę, że może uczennica bądź uczeń którejś z nauczycielek i nauczycieli, którzy byli dzisiaj na webinarium, właśnie tę kostkę domina popchnie i dojdziemy do tej zmiany i mam nadzieję, że będzie to jeszcze za mojego życia, bo czasami trochę się o to obawiam. Widzę tutaj dzięki i dobrej nocy. Tak, ja też życzę dobrej nocy, dlatego że wstaję jutro o 4 rano, więc życzcie mi szczęścia. Więc mam nadzieję, że było ciekawie i że coś tam każda z was uszczknęli dla siebie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrej nocy i do zobaczenia gdzieś na drodze z edukacją globalną. Prędzej czy później pewnie się spotkamy.